Jest pierwszym krokiem do tego, żeby stała się taka tragedia, to co napisał dzisiaj Dudziński, narysował. Na końcu złego słowa jest nóż, a tego złego słowa było bardzo wiele przez ostatnie lata. I niech się nie cieszą ci wszyscy, którzy wierzą w symetrię, bo nie ma tej symetrii. Nie ma tej symetrii, nie ma zgody z naszej strony, nie ma zgody na draństwo, na faszyzm, na faszyzowanie Polski, na to, żeby jakiś Pętak był wiceministrem w polskim rządzie, w rządzie demokratycznego państwa. Faszysta jest wiceministrem polskiego rządu. To jest droga, którą dążą ci ludzie. Nie chcę więcej o tym mówić, ponieważ nie po to się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się po to, żeby się jeszcze raz skłonić przed Pawłem i tyle właściwie możemy dla niego zrobić. Co spod Giewontu chcielibyście panowie powiedzieć? Chciałem powiedzieć jedno, musimy być razem, musimy być solidarni, nie możemy się dać podzielić. Musimy pamiętać o tym, że ta tragedia, która wydarzyła się w Gdańsku, była wynikiem podziału, była wynikiem nienawiści. Dla nas najważniejszą rzeczą jest to, żeby się wspierać, żeby być jednością i nie pozwolić się dzielić. I to jest najlepsza odpowiedź na to, co się stało. Także wzywamy wszystkich do solidarności i do jedności.